Sonda Parker Solar Probe wyruszyła w celu przeprowadzenia obserwacji Słońca, ale po drodze postanowiła odwiedzić Wenus. Gdy dotarła do ciemnej strony planety, nagrała ten niezwykły film. Po raz pierwszy w historii zobaczyliśmy powierzchnię Wenus przez chmury bez użycia potężnych radarów. Wystarczyło, że obok przeleciała sonda. Najnowszy statek NASA wyleci na Wenus w ciągu najbliższych kilku lat, a w ślad pójdą inne kraje i organizacje. To będzie prawdziwy wyścig kosmiczny, a główną nagrodą będzie znalezienie obcych. Bo istnieje możliwość, że Wenus w przeszłości była zamieszkiwalną planetą. Dziś dowiesz się, czemu naukowcy byli tak pewni, że na Wenus żyli ludzie. W jaki sposób planeta ta stała się zabójcą sond? I jak nowe misje mają szukać życia na Wenus? Dlaczego astronomowie wierzyli, że Wenus to druga Ziemia? W XVII wieku holenderski astronom Christian Huygens chciał za wszelką cenę znaleźć oznaki życia na innych planetach. W tym celu wynalazł teleskop, który był imponujący jak na ówczesne standardy. Miał zamiar zobaczyć przez niego oceany na Marsie i Jowiszu, choć ich tam nie ma. Jeśli chodzi o Wenus, to pokazała ona Huygensowi tylko grubą warstwę chmur. Pomyślał, skoro jest to mniej więcej wielkości Ziemi, ale leży bliżej Słońca, to musi być tropikalną planetą. Jak taki meksykański kurort, trochę gorąco, ale po koktajlu i drzemce w cieniu idzie wytrzymać. Bernard Le Bovier de Fontenelle, francuski pisarz, uwielbiał pomysł Huygensa o życiu na Wenus. Sam nie był badaczem, ale miał talent do zachwalania osiągnięć innych ludzi. De Fontenelle pamiętał, że Wenus była rzymską boginią miłości, więc uznał, że planeta musi być schronieniem dla rasy dworskich kochanków. Klimat wybitnie sprzyja rozbudzaniu sympatii, fantazjował Francuz, oczywiście chcąc dołączyć do zabawy. Razem z Huygensem mieli rację co do jednego. Na Wenus jest bardzo gorąco, ale mylili się, sądząc, że jej atmosfera jest podobna do ziemskiej. W XX wieku astronomowie odkryli, że nie ma tam tlenu potrzebnego do oddychania. A mimo to Hollywood uparcie wierzyło w pomysł De Fontenella i przedstawiało Wenus jako ojczyznę młodych amazonek, które większość dni spędzały marząc o dzielnych astronautach. Rozczaruje cię, ale planeta mogła być podobna do Ziemi najwyżej miliard lat temu, zanim zamieniła się w piekło. Współcześni naukowcy próbują zrozumieć, jak to się stało. A także, czy może istnieć cywilizacja, która pojawiła się na Wenus przed tą transformacją i kryje się pod jej powierzchnią? By znaleźć odpowiedzi, NASA opracowała misję o nazwie Veritas, która zostanie wysłana na Wenus w 2027. Nowe radary pozwolą nie tylko zajrzeć do tego, co kryje się pod chmurami planety, ale przeskanują całą jej powierzchnię pokrytą wulkanami. Dane te pozwolą nam cofnąć się w czasie i zobaczyć, jak zdatna do zamieszkania według naszej definicji mogła być Wenus w odległej przeszłości. Jest też indyjski orbiter Shukrayan. Ma podobne właściwości, więc może prześcignąć NASA i dotrzeć do celu kilka lat wcześniej. Jednak aby rozwiązać tajemnicę Wenus, będzie musiał wylądować na jej powierzchni. To radzieccy naukowcy zbliżyli się do tej planety bardziej niż wszyscy inni. W 1966 roku wystrzelili w atmosferę Wenus sondę Venera 3. Jednak misja się nie powiodła i nie ujawniła niczego nowego. Przygotowując się do kolejnych misji, Venera 5 i 6, radzieccy inżynierowie doszli do wniosku, że do wylądowania na Wenus nie potrzeba wiele. Tylko kilka aluminiowych sond ze spadochronami. To był wielki błąd. Ostatnią rzeczą, jaką lądowniki wykryły podczas zbliżania się do powierzchni, było ciśnienie 100 razy wyższe niż na Ziemi i temperatura sięgająca 500 stopni Celsjusza. A wszystko to było spowite chmurami kwasu siarkowego. Odczyty zdawały się niewiarygodne, ale rozbicie się sond rozwiało wątpliwości. Dlatego następną sondę, Venera 8, wykonano z tytanu. I pomogło jej to przetrwać podczas zejścia. Jednak na powierzchni wytrzymała tylko 23 minuty, dopóki ciepło i ciśnienie planety nie zniszczyło całej elektroniki. Radzieccy naukowcy się nie poddali. Ulepszyli kolejne sondy, tak że zespół na Ziemi w końcu otrzymał te zdjęcia i dźwięki.
Ten pomarańczowy dym to bardzo gęsta mgła składająca się z dwutlenku węgla. Poddana ogromnemu ciśnieniu przypomina ciecz. Gdyby na Wenus były ptaki, wyglądałyby jak ryby. A przez prawie 40 lat żaden statek nie zanurkował w ten kwaśny ocean. Inżynierowie NASA zapożyczyli stare radzieckie rozwiązania do Da Vinci Plus, misji, która ma wystartować w 2029. Agencja wyśle najnowocześniejszą sondę do chmur Wenus. Będzie ona w stanie badać atmosferę planety przez ponad godzinę i robić zdjęcia wszystkiego, co napotka. Tymczasem Rosja projektuje własną misję o nazwie Venera D. Jej start spodziewany jest w tym samym roku. Najlepszy radziecki statek, Venera 14, utrzymał się na powierzchni przez 127 minut, podczas gdy Venera D ma funkcjonować 120 dni. Ale ostatecznie wszystkie te misje łączy ten sam cel – znalezienie życia na piekielnej planecie. I nie chodzi o ufolutki. Jakich dowodów na życie będą szukać nowe sondy na Wenus? Astronomowie twierdzą, że planeta może nadawać się do zamieszkania, jeśli na jej powierzchni może zachować się woda w stanie ciekłym. Jednak niektóre organizmy nie potrzebują jej do przetrwania. Przykładem mogą być bakterie występujące w gorących źródłach w Yellowstone. Wiedząc o istnieniu tych ekstremalnych form życia, w 2020 zespół astronomów pod kierownictwem profesor Sary Seeger znalazł jeden intrygujący szczegół w atmosferze Wenus. W jej chmurach badacze wykryli fosfinę, toksyczny gaz. Na Ziemi jest on wytwarzany przez bakterie żyjące w Yellowstone, a uwięzione w powietrzu Wenus czułyby się jak w domu. Naukowcy zauważyli coś jeszcze. Fosfina szybko się rozpada, więc jeśli w atmosferze jest jej ogromna ilość, to coś musi stale generować nowe porcje. Japońska sonda orbitalna odkryła niedawno, że w atmosferze Wenus jest coś, co aktywnie pochłania słoneczne promienie ultrafioletowe. I znowu, to kolejna rzecz, którą lubią bakterie. Astrobiolodzy przejrzeli te informacje i stworzyli niesamowity obraz życia na Wenus. Sugerują, że lokalne mikroorganizmy żyją wysoko nad Ziemią, gdzie powietrze nie jest tak gorące, rozmnażając się w kroplach kwasu siarkowego. Co dopiero namiętność, powiedziałby De Fontenelle, gdyby mógł to zobaczyć. Może to właśnie te bakterie były źródłem fal radiowych zarejestrowanych przez sondę Parker Solar Probe. Sceptycy nie wahają się jednak nazwać wszystkich tych anomalii po prostu wynikami naturalnych procesów zachodzących na planecie. Poza tym nie jest do końca jasne, ile fosfiny rzeczywiście zawiera atmosfera Wenus. Aby rozwiać wątpliwości, należąca do NASA sonda Da Vinci Plus może potrzebować pomocy europejskiej misji Envision, ale wystartuje ona dopiero w 2032. Czy naprawdę musimy tyle czekać? Czy jest szansa na szybsze uzyskanie odpowiedzi? Właśnie to zamierzają zrobić naukowcy z Massachusetts Institute of Technology. Sara Seeger, która znalazła fosfinę, zapowiedziała prywatnie finansowaną misję na Wenus, by zbadać ją niezależnie od NASA. Startup o nazwie Rocket Lab może wysłać tam maleńką sondę w 2023. Jej głównym celem jest wytrzymanie w atmosferze Wenus przez co najmniej 10 minut i zmierzenie ilości fosfiny. Nieco później MIT chce wystrzelić większą sondę, która rozmieści w atmosferze planety kilka aerostatów. W ciągu kilku dni dostrzegą kropelki kwasu siarkowego i sprawdzą obecność tych bakterii. Lecz i tak, wszystko może sprowadzić się do szczęścia. Najbardziej ambitnym projektem z MIT jest wysłanie takiego wielkiego aerostatu w atmosferę Wenus. Statek będzie wypakowany wszelkiego rodzaju sprzętem i będzie mógł lecieć przez wiele tygodni. Jeśli coś tam istnieje, to da o sobie znać. Dokładnej daty startu tej obiecującej misji jeszcze nie wybrano, ale fakt, że ekspedycja w poszukiwaniu życia na Wenus zostanie zorganizowana przez prywatny uniwersytet badawczy, a nie przez rząd, jest ogromnym przełomem dla astronomii. Ja tylko liczę, że to właśnie ekipa z MIT znajdzie bakterie na Wenus. Ale co dalej? Jeśli niemal te same organizmy, które żyją w Yellowstone, zamieszkują naszą sąsiednią planetę, to znaczy, że wszyscy jesteśmy tu kosmitami i że życie początkowo powstało na Wenus, a dopiero potem przeniosło się na Ziemię.
No chyba, że bakterie z Wenus są zupełnie inne. Jeśli tak, to może się okazać, że cały wszechświat roi się od żywych istot. I wkrótce odkryjemy je też na innych planetach. Pisz w komentarzach, czego się spodziewasz po przyszłych misjach na Wenus.